spotkaniu na moim kanale i dzisiaj zajmiemy się deformacją bunionet, kostką krawca, kostką Taylora, haluksem piątego palca, jak zwał, tak zwał. Zajmiemy się dzisiaj połączeniem palca piątego z piątą kością śródstopia i z deformacją, problemem, który między tymi dwoma strukturami zachodzi. Także zapraszam. Jakie objawy? Ból po zewnętrznej krawędzi stopy na połączeniu palca małego z piątą kością śródstopia. Mogą się tworzyć modzele, mogą się robić odciski, narośl, guzek czerwony. Tkliwy, bolący podczas ruchu, podczas zakładania obuwia. Ogólnie coś podobnego do haluksa, który jest po drugiej stronie. Teraz, co to jest to, co nas tu boli, to co widzimy, to czerwone, to właśnie delikatne w dotyku, tkliwe. Jeśli byście zobaczyli ten rysunek, to tu wam pokażę, co może powstać i co was tam może boleć. To jest piąta kość śródstopia, to jest mały palec. Słuchajcie, jedną z pierwszych takich podstawowych, że tak powiem, wersji tej choroby, to jest jakby podrażnienie torebki stawowej. Jeśli ja ją tu podrażnię poprzez złe obuwie, poprzez jakikolwiek docisk, patologię w budowie ciała, patologię w budowie stopy, to zrobi się po prostu taka jakby opuchnięta torebka stawowa. Ona już będzie powodować ból, ona już będzie powodować wypuklenie. Ta niebieska kreska to jest jakby skóra, ciało. To jest pierwsza rzecz, jaka może nam się przytrafić, tak jakby w pierwszej fazie, czyli podrażnienie torebki stawowej, wytworzenie się płynu i podrażnienie. Inną kwestią może być tak, że głowa kości piątej śródstopia, czyli ta część, to może być przerośnięta. Ona może być przerośnięta, czy to poprzez anatomiczną sprawę, czy poprzez pourazową. Jeśli ona będzie przerośnięta, tak samo będzie tworzyć tą wypuklinę, tak samo będzie powodować ból. Mówię, to może powstać nawet po jakimś złamaniu piątej kości śródstopia. Inną wersją, innym stadium jakby tej choroby może być jakby zły kąt między kością czwartą śródstopia a piątą, ale jeszcze nie na całej długości, tylko coś takiego, że tu na początek w stosunku do kości czwartej jest wszystko ok i nagle następuje wygięcie. I też tu będzie mi tworzyć ten guzek, bolącą wypuklinę czerwoną, aby następnie poprzez dodatkowe przeciążenia podrażnianą. No i ostatnia wersja to jest ta, kiedy cała ta kość piąta jest, jakbyśmy ją mieli teraz tak, w stosunku do tej, to będziemy ją mieli tak. Czyli cała ta kość piąta jest przesunięta i kąt między kością śródstopia czwartą a kością śródstopia piątą jest powiększony. To też jest jedna, trzecia faza, która już chyba większość sytuacji powoduje, że musimy udać się do lekarza ortopedy. Także to są przyczyny mniej więcej powstawania guzowatości tego guzka Taylora, czy też z deformacji bunionet. Dobra, na początek troszeczkę ćwiczeń. Przede wszystkim, żeby zabrać się za ten nasz problem tutaj, należy ćwiczyć dużo staw skokowy. Czyli te wszystkie ćwiczenia, które znamy, w oparciu o piętę, głębokie, kółeczka w jedną, kółka w drugą. Kolejnym ruchem jest do wewnątrz i na zewnątrz stopa, rozćwiczyć ją.
kilka, kilkanaście razy utrzymać, a następnie do siebie i od siebie. Jeśli będziemy ciągnąć palce do siebie, rozciągamy łydkę Achillesa. Jeśli będziemy pchać, ciągnąć w przeciwną stronę, rozciągniemy przednią grupę mięśni zginaczy stawu skokowego. W ten sposób wpływamy na rozluźnienie i ewentualną poprawę dysbalansu mięśniowego, który też może być pierwotną przyczyną potem naszej narośli, ponieważ mięśnie nie pracują jak trzeba, zaczynają się przeciążenia, coś nie tak się ustawia i mamy zamknięte koło. Dodatkowo pracujemy palcami około 20 razy w dół, w górę, w dół, w górę oraz, co ważne, dużo rozcierać sobie ten rejon podudzia. Z boku znajdziecie takie struktury bardzo bolesne. Po prostu postrzelać sobie z tych mięśni. To są mięśnie strzałkowe, krótki, długi, ewentualnie mięsień piszczelowy przedni. One bardzo dobrze wpływają na pracę całej stopy, kiedy są rozluźnione, a że są często przemęczone poprzez chodzenie, to one jakby uniemożliwiają terapię. Będzie taka sytuacja u niektórych, że jak tu będziecie gdzieś rozcierać, to poczujecie prąd nawet, który idzie do małego palca. I to podstawa, rozruszać stopę, czy w wodzie, czy w powietrzu, tak jak ja teraz. Tu ćwiczymy cały czas. Oczywiście zmieniamy też obuwie w tym momencie, kiedy zaczynamy terapię, czyli troszeczkę szerzej. O obuwiu zaraz pokażę sztuczkę. Teraz tak, jeśli już mamy rozruszaną tą nogę, to teraz warto pobawić się troszeczkę mobilizacją. O co tu chodzi? Tu mamy piątą kość śródstopia, a tu mamy palec. Palec piąty. I teraz, jeśli ja go lekko odsunę na bok, tak delikatnie, wy to musicie zrobić bardzo delikatnie, żeby czuć, no nie można czuć dyskomfortu, jakiegoś bólu. Lekko odciągam, następnie pociągam do góry, do przodu, żeby zrobić rozluźnienie. Trakcję wstawię śródstopno i tutaj paliczkowym. I teraz, jeśli znajdziecie kość piątą śródstopia, to jest taka twardsza struktura zaraz pod palcem, nie tu z boku, bo tu jest po prostu mięsień, pod palcem, jak znajdziecie, to jak zaczniecie ruszać, o, w dół i w górę poprzez kciuk i palec wskazujący, tu poczujecie takie wgłębienie. Jak naciągniecie palec i w ten sposób sobie można robić, to jest mobilizacja, góra, dół. Poczujecie pod kciukiem dziurę, która się robi. W tym momencie wiemy, że mobilizujemy ten staw, który jest zdeformowany. Możemy potem przechodzić w dół po kości piątej, próbować ją rozruszać i z powrotem. Palec cały czas trzymamy naciągnięty. Oczywiście możemy to robić też w ten sposób, że naciągnąć palucha, tu mamy kość piątą, która się rusza, widzicie, jak się fajnie rusza, i można robić różne ruchy palcem. Oczywiście palec musi być naciągnięty. Albo możemy pojechać palcem w dół i w tym momencie piątą kość śródstopia wypchnąć do góry. Jak palec będzie szedł do góry, to wciskamy kciukiem kość w dół. I wtedy mamy naprawdę mocną mobilizację tego stawu. I znowu możemy wrócić do kółeczek i znowu raz. O, teraz naciskam kciukiem tej ręki, a palec naciągnięty ciągnę do góry. Wyczujecie tu dziurę wcześniej czy później. I to będzie staw, który trzeba mobilizować. On może czasami chrupnąć. Kolejną rzeczą to trzeba rozblokować wszystkie palce tutaj. Po co to jest? Po to, żeby jak najbardziej rozruszać wszystkie struktury, które mogą być zablokowane i też mogą być elementem pierwotnym
Albo już i też wtórny, który dokłada Was swoje 5 groszy do naszej patologii, bo pamiętajcie, że na tą patologię, na to ustawienie będzie się składać bardzo dużo rzeczy. Dysbalans mięśniowy, zablokowanie w stawach, patologia budowy stopy, przejście po urazowe. Także to byście mogli sobie spokojnie tutaj ćwiczyć w ten sposób i mobilizować staw śródstopno-paliczkowy. Teraz pokażę Wam typing, co możemy sobie zrobić i jak pomóc w przypadku naszego zwyrodnienia. Dwie takie tasiemki około centymetra. Ja wiem, każdy musi sobie dopasować, ale tak około 15-20 cm, jedna 15, druga 20. Tą krótszą zrobimy sobie w ten sposób. Mamy tutaj ten piąty palec, odklejamy od góry, tak, i przyklejamy lekko, musimy go sobie odsunąć, ale delikatnie. Sami musicie wybadać, ile tego odciążenia tutaj na bok, naturalnego, żeby nie było bólu, nie było dyskomfortu, ponieważ taśma będzie pracować jakiś czas. Zaklejamy sobie go od środka, o tu. Następnie, jak już sobie go pociągniemy, o, tu mamy przyklejony, naciągniętą taśmę ciągniemy i przyklejamy aż na naszym zwyrodnieniu, czyli w tym rejonie. Tutaj dotąd jest ta taśma naciągnięta, żeby naciągać nam palec. Reszta już nie ma znaczenia. Możemy sobie pociągnąć do końca już naturalnie. Najważniejsze jest, żeby ten element tu odciążał palca, czyli naciągamy i odciążamy. Tylko każdy musi sobie dopasować odległość tego odsunięcia. Druga taśma, troszkę większa, to robimy sobie tak, że musimy ją całkowicie odkleić. O. Potem przez środek wkładamy, o, i przyklejamy sobie w ten sposób. Jedna taśma idzie dołem, zaraz pokażę, a górna, druga idzie, jedna idzie tu, a druga idzie, o, w ten sposób. Tak i tak. Przez środek i robimy X-a dokładnie w miejscu, gdzie mamy problem bólowy. Taki tapping też wpływa pozytywnie na terapię naszego problemu. Na koniec jeszcze pokażę Wam sposób z butem, bo nie każdy chce się pozbyć swojego buta i czasami chcemy chodzić w tych butach. Więc spróbujcie, popatrzcie, co ja zrobiłem. Ja zrobiłem coś takiego, że przesunąłem sznurówki poziom wyżej. I tu normalnie związałem, tego prawie nie widać, że tu mam coś nie tak. Tu mam poluzowane, nie mam docisku i w ten sposób można spróbować zastosować obuwie, którego nie chcemy się pozbyć. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że to komuś pomoże uniknąć operacji. Także ćwiczcie i próbujcie się ratować sami. Do następnego razu. Hej!